Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Kryptomanik, to Piotr Gras z tej strony. Dzisiaj wam pokażę, jak przenieść te tokeny Bitsong, jak je wrzucić w staking i jak farmić. Także przejdziemy sobie zaraz do tego pomostu, który był specjalnie stworzony, żeby przenosić te tokeny, bo jak oni napisali w samym artykule, że one są bezwartościowe, jeżeli je przeniesiemy bez użycia tego narzędzia, co oni zrobili do tego. Także wam dzisiaj pokażę, jak to zrobić. Ja już spróbowałem z jednego miejsca z Juno, tam gdzie mam akurat, dostałem mniej tych tokenów. Bitsong, także przechodzimy na most. I tak, będę chciał przenieść na Bitsong. A czy nie, z Kosmosu najpierw. I teraz łączy mi się z Kepler Walletem. Muszę kliknąć Approve. I tutaj dostałem ich 43 sztuki i chcę przenieść je na Bitsong. Od razu na ich blockchaina. Teraz muszę iść na Kepler. Kepler ustawić sobie, teraz znaleźć Bitsong. Gdzie on był? Minąłem go. Jest Bitsong. Kopiuję ten adres. Wklejam. Max. Tutaj potwierdzam w kwadraciku i send. Transakcję. No, dawajże. No, czasami może tak mulić, ale zaraz się wymuli. Jejku, jejku. No nic. W każdym razie przeniesiemy te tokeny i wrzucimy tam w staking. W międzyczasie też farming. O, ale się strasznie. To wina, że mam trochę tych stron otwierane. Mam przygotowane do następnego filmiku, który będę wam dzisiaj jeszcze robił, o dostępnych airdropach. Jest sporo fajnych airdropów, które nam się szykują. Także zapraszam jeszcze dzisiaj i później na filmik. Dobra, zrobimy nasz. To jest Atoma pobiera. Approve. Tak, bo przenosimy z Atoma. Jeżeli będziemy przenosić z Osmosis, będzie Osmo. You have successful transfers. Dobra, continue. I teraz. Teraz sobie przeniesiemy z Osmosis ten sam adres. I tutaj mam 135. Tu będę chciał przenieść. Nie wiem, chyba będę musiał stronę odświeżyć, bo się nie pokazuje ten. Ilość. Osmosis. Aha, chyba też się musi wyświetlić ten Kepler. Tu na Bitsonga. Wkleję adres. 100 sztuk. 100 sztuk. Ajajajaj. 100 sztuk, dobra. Ale to nie jest przecież. Kurde, czemu tak pokazuje? Dobra. Nie jest. Ileś tam z tysięcy, bo jest kropka tutaj. Dobra. Potwierdzam. Send. Znów perfect cap się nam otwiera, znów potwierdzimy transakcję. No nic, czasami jest tak, pewne godziny, że szybciej chodzi. Godziny popołudniowe dużo transakcji, godziny podwieczorne tak samo dużo transakcji. Dlatego tak czasami trzeba czekać. Rano to wszystko dzisiaj to tak śmigało.
Europa się budziła, Azja szła spać. A Stany już spały. Także dzisiaj będzie jeszcze postaram się pod wieczór właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wrzucić wam filmik o dostępnych airdropach. Dobra, weźmiemy na szybko transakcję, żeby było szybciej. A tam zatwierdzi, jest, dobra. I przenieśliśmy sobie na Bitsonga, zaraz sprawdzimy, czy to już jest. 50, 44 tamte trafiły. I dobra, idziemy na stacking. W międzyczasie powinny dojść tamte. Jest Bitson stacking i tu mamy konto główne. Tu klejmujemy swoje nagrody. Tu jest portfolio. Całe nasze. Walidatorzy. Tutaj głosujemy i transakcje. Historia transakcji i ja akurat wczoraj testowo wrzuciłem 8 sztuk na Cosmos Station. Tutaj będą głosowania, jeżeli będzie coś. Na razie nie ma walidatorów. Jest największy ten siłę głosu ma Ferbole i później Simply Stacking, Kalpatech i Tastakers i Cosmos Station. Ja wybrałem Cosmos Station. Mniej więcej procentowo siłę głosu też mają dość sporo. A ci zwroty Reward 31,19 większy mają niż nawet ten. Siła głosu może trochę mniejsza, ale jak z tego co pamiętam, to mniejsze fee pobierają. Także tutaj sobie dorzucimy. I stake. Ile mi tam jeszcze nie pokazuje. Czemu mi tego nie pokazuje? Stake. Dobra, połączymy, nie jest połączone. Teraz jest połączone 152 sztuki. Wrzucę 150 sztuk. W sumie 151. Walidator. Wybieram sobie Cosmos Station. Stake. 151 sztuk. 151 sztuk. Next. Tutaj next. A bibliotu stake, aha, mniej muszę wrzucić niż jest, to 144. Pewno chodzi na gaz opłaty, żeby się zbierało. Next, send. I, a weźmiemy szybką, approve. Powinno zaraz wskoczyć. Przy okazji automatycznie odda to. Tak, jest 152, albo tam 8 było wcześniej i już to działa. Idziemy na portfolio i tu zaraz sprawdzimy, jak nalicza. Na Osmosis, jeżeli chcemy dodać płynność. Jak wam w wcześniejszych filmikach pokazałem, że Osmosis dodało, że niekoniecznie musimy teraz tworzyć pary. Możemy już pojedyncze wartości dodawać jakiś kryptowalut. Także pool do BTSG z Osmo jest numer 573. Klik. Zobaczmy, jakie procenty. Bonus Bony Grewas. Aha, czyli teraz jest rozdawanie bonusa jeszcze dodatkowo. Super. Tego nie było, nie widziałem ostatnio. Na dzień unbondingu 76, 122 i 153. Ja biorę na 14 od razu. Tak, add remove liquidity. Tu już, co dla niej poszła tamta? Nie, poszła przecież tamta transakcja. Max, nie tak, weźmiemy simple, 135, co tu się wydziało, powinno zejść, bo wypłaciłem przecież przed chwilą, a to pokazuje, że jeszcze jest.
Nie wiem. Aha, może dlatego, że muszę przenieść. Prawdopodobnie powiem wam, że ja muszę z powrotem. Nie. Weźmy na most. Most, 152 sztuki. Tu był most. Jeszcze raz, osmozis. Muszę sprawdzić to. Dlaczego tam zostało tak? Przecież powinno być mniej. A jest, już się wymuliło, także po prostu nie było wymulone. Dobra, idziemy, szukamy tego pula. No, chyba było na trzeciej stronie. Mać. Ja mnie to denerwuje czasami, bo mam trochę pomniejszone okno, żeby to mi trochę zwiększa jakość obrazu. Chyba tam było na tamtej BTSG, nie UST. BTSG 8 jest. Dobra, i teraz add liquidity. Robimy single, czyli to max. Add liquidity. I znów czekanie na Keppel. Chociaż może to pójdzie szybko. Dobra, damy high transaction, żeby było szybciej. I jest już 15. Start earning. Skasować start earning na 14 dni. Ja wrzucam maxa bond. Też, żeby szybko, w ramach filmu ma być szybciej. Zresztą to jest nauka też dla was, pokazanie, bo podobnie jest na innych opcjach, czyli na dodawanie płynności. Także teraz, jeżeli ktoś nie chce łączyć par, bo wiadomo, mamy stratę czasami, bo jeden kryptowaluta może pójść do góry, druga ni być niżej, a będzie, może będzie taka nietrwała strata, jak to się nazywa. Także teraz jest też dodawanie pojedynczych. Jeżeli jest pool, na przykład właśnie tutaj jak BitSong z Osmo, to możemy samego BitSonga dodać. Tak samo jak będzie Atom z Osmo, możemy sam Atom dodać. Tak to wygląda na obecny moment. Poza tym to asset. Także ja się, tak wam mówiłem wcześniej, powoli co mi wystakuje, sprzedaję sobie. Coś czuję, że dzisiaj coś odkupię. 508 tera mi się nazbierało. Ponad $300 z tego. Więcej niż. Ponad 300, gdzieś do 350 jest samego. Z Chihuahua dosłownie. Z Chihuahua to, co dostałem za darmo, rozmnożyłem i trochę tam wcześniej kupiłem bardzo tanio. I tak mi fajnie daje, że. Mimo teraz tego spadku, to i tak gdzieś między 11-12 dolarów, a na tych lepszych dniach było 15-16 dolców codziennie tego kopania. Także tak mi się nazbierało, fajnie, fajna suma. I zaraz pewno ją gdzieś wykorzystam, bo są spadki, żeby coś odkupić taniej. Także tyle, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Pomógł wam tam jak ten rozkminić ten temat. Link do mostu wrzucę pod spodem. Tak samo na stacking wam zapodam, gdzie coś jest. Osmozis znacie, to bez problemu znajdziecie. Także dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.